Codziennie rano budzę się w pracowni, wśród sztaluk. Obywam ręce z farby, golę się nożem. Codziennie pachnę tak samo, ubieram się tak samo i wychodzę tak samo, zanim wpadnie on. Chciałbym zostać raz dłużej w łóżku, żebym nie namalował tak brzydko jak innych, oddając podłe charaktery i brudne myśli. Też chciałbym być jak królowa angielska, jak Kate Moss i ci anonimowi znajomi. Chciałbym, żeby mnie namalował, zanim zbiegając po schodach minę go. Spyta, czy zamknąłem pracownię. Wtedy do pomieszczenia wchodzi on. Rozkłada płótna, naciąga je na Blade Run. Miesza farby, aby uzyskać ziemisty i szary kolor. Z ulicy widzę, jak otwiera okno i wietrzy pracownię po nocy, po mnie. Siada na parapecie z kawą i wygląda na swoje modelki. One przeglądają się w jego oczach, są grube lub przerażająco chude, stare lub prawie za młode w różnych konfiguracjach. Kiedy kładzie grubą warstwę farby na płótno, ona układa się w fale, po której inne kolory mogą swobodnie spływać. W żłobieniach po pędzlu mogą zastygać. A końcowy efekt tylko na tym zyskuje. Nie znam się na malarstwie. Znam tylko jego obrazy, które schną, kiedy ja wracam z pracy i zostają ze mną, kiedy jestem w pracy. Taki portret mógłbym komuś podarować. Masz? To ten malarz namalował. Ten, co ci mówiłem. No wiesz, a może lepiej jakbym wisiał w jakiejś galerii i mówiono o mnie potem w szkołach, że taki to ataki, że twarz taka plastyczna. Wiem, że jak już zbiorę się na odwagę, stanę z nim twarzą w twarz, on powie: nazywam się Lucian Freud i chciałbym dziś pana namalować.